Cześć, nazywamy się Manuela i Paweł Warzybokowie i podróżujemy od 4 lat Volkswagenem Kalifornia. Także jesteśmy czynnymi karawaningowcami. Nasza miłość do podróży Kalifornią i do tego jednak specyficznego samochodu sprawiła, że z czasem postanowiliśmy też otworzyć sklepik z dedykowanymi do tego konkretnego typu pojazdu akcesoriami. I oto on, jesteśmy u nas Zapraszamy. w sklepiku. I chcielibyśmy Wam pokazać, co mamy do zaoferowania właścicielom Kalifornii, Grand Kalifornii, a także innych fanów i pasjonatów karawaningu, ponieważ stale rozszerzamy naszą ofertę również już o inne akcesoria kempingowe. Zapraszamy! W naszej ofercie znajdziecie szeroki spektrum wyposażenia do Kalifornii oraz Grand Kalifornii, począwszy od rzeczy najprostszych, no ale najbardziej potrzebnych, typu prześcieradła czy ochraniacze na materace, idąc przez pokrowce dedykowane do tych samochodów oraz wyposażenie typowo kempingowe, przeróżne adaptery, kliny, apteczki. Również mamy kompaktowe grille, które możemy spokojnie złożyć do pokrowca i zmieścić w bagażniku naszego wspaniałego samochodu. W następnej sekcji mamy do dyspozycji wszystkie rzeczy związane z toaletą, chemią, płynami wszelakimi, czy do zbiorników wody czystej, szarej, czy do toalety. Również naszymi produktami są dedykowane butle do Volkswagenów California. Są to butle Camping Gas napełniane gazem butanem, niedostępne w innych sieciach do zakupu. U nas możecie taką butlę nabyć czy do Kalifornii Beach Camper, czy do Ocean lub Coast oraz Marco Polo. Jesteśmy w Polsce jedynym przedstawicielem Campingazu na ten moment. Znajdziecie u nas też elementy akcesoriów potrzebne do zabudowy waszej Kalifornii, na przykład Beach, która nie ma wbudowanej fabrycznie lodówki. Takie modele lodówek możecie znaleźć w naszej ofercie. Dodatkowo, na przykład, taka szafeczka do zabudowy wejścia, progu, która nam organizuje przechowywanie rzeczy. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest taka torba. Jest to torba okienna, montowana w lewym lub prawym oknie z tyłu naszej Kalifornii Beach. Dzięki tej torbie dajemy sobie od razu przestrzeń do przechowywania ciuchów. Bardzo duża przestrzeń. Ładujemy to jak walizkę, zanosimy do domu, pakujemy, rozpakowujemy. Kolejnym elementem wyposażenia są na przykład takie organizery. Na tylnie oparcie przednich foteli, czy taki duży, czy mniejszy. Z tym można bez problemu odwrócić fotele. Na samym końcu mamy zabudowę bagażnika do Kalifornii Beach. Jest to w pełni funkcjonalny box z kuchenką gazową, z lewozmywakiem, szafeczkami. Tutaj mamy również zbiorniki na wodę, czystą i szarą pompkę. Także możemy sobie w naszej Kalifornii w pełni zrobić aneks kuchenny z tyłu w bagażniku. Kolejny produkt, z którego jesteśmy bardzo dumni, jest to nasz autorski produkt. To jest moskitiera bocznych drzwi do Volkswagena. Mamy również moskitierę klapy tylniej, ale to jest nasz autorski produkt montowany w całości na magnesy z suwakiem na środku. Także w żaden sposób nie ingerujemy w konstrukcję auta. Nic nie musimy kleić ani wiercić. To jest w pełni dedykowane akcesorium ze wszystkimi tutaj wycięciami na zamki, na różne historie instalacyjne drzwi. Podróże kamperem to nie tylko wyposażenie i podstawowe elementy zabudowy, ale też jakiś styl życia, więc staramy się też mieć różne gadżety dla fanów tego pojazdu. Mamy troszeczkę tekstyliów produkowanych tylko przez nas i tylko u nas dostępnych, z materiałów wyprodukowanych specjalnie na zamówienie. Mamy różne elementy wyposażenia typu naczynia, kieliszki nietłukące, jakaś zastawa stołowa, sporo tekstyliów. Mamy też tekstylia odzieżowe, które będziemy sukcesywnie w najbliższym czasie rozbudowywać, więc staramy się też
mieć takie gadżety już mniej poważne i dla każdego coś miłego, żeby każdy mógł spersonalizować sobie ten samochód, uczynić go przytulną taką kryjówką na wyjeździe, żeby każdy czuł się w nim jak w domu. Poza wyposażeniem zajmujemy się też sprzedażą takich oto pięknych desek SUP, ponieważ fajnie jest spędzać czas na łonie natury aktywnie. W naszej ofercie znajdziecie różne modele desek oraz kilka modeli rowerów elektrycznych, które pomogą nam zwiedzać świat, gdy Kalifornia stoi gdzieś w trybie dom. Wtedy możemy wsiąść na taki rower i mieć dość szeroki zasięg zwiedzania. No a dla innych naszych gości, ponieważ przyjeżdżają też do nas coraz częściej klienci po zakup chemii lub wyposażenia jakiegoś bardziej ogólnokempingowego, grilli. Ostatnio też jesteśmy bardzo dumni z tego, że rozpoczęliśmy współpracę z firmą Dometic i aktualnie będziemy wrzucać w najbliższym czasie bardzo dużo nowych, fajnych artykułów z Dometica, na przykład przedsionki do Kalifornii, które pozwalają ją rozbudować do rozmiarów już małej kempingowej willi. Zapraszamy! A gdyby ktoś potrzebował, w naszej ofercie mamy też dedykowane dywaniki do Kalifornii, robione na wymiar do każdego modelu. Uniwersalnym akcesorium dla każdej kobiety, ale nie tylko, jest taki oto świetny, prosty, całkiem stylowy koszyk Jolko. Koszyk Jolko nadaje się do wszystkiego, można do niego zmieścić bardzo wiele rzeczy. Można w nim nosić na kempingu gary do zmywania, można w nim nosić ciuchy do prania, można z nim iść na plażę, na zakupy. Na plaży jest świetny, bo nie nasypi się nam piachu do rzeczy. I ilość jego zastosowań naprawdę miażdży. W Kalifornii on się wspaniale mieści w ten sposób, między przednie fotele. Można go łatwo tam wsadzić i wyjąć do obrócenia tych foteli, po czym wsadzić go ponownie. A co się w niego mieści? A mieszczą się do niego na przykład szczypce do grilla, szczoteczka do czyszczenia, płyn do wody szarej, nóż do napełniania zbiornika z czystą wodą, spray do czyszczenia grilla, kaliforniowe akcesorium, haki poddachowe, które montujemy w środku pod listwą montażu dachu otwieranego, żeby móc sobie tam powiesić jakieś dodatkowe rzeczy. Tu są z kolei takie uszka do kedry, bardzo fajna rzecz. Wsuwamy w brzeg markizy i możemy sobie tu powiesić na przykład na tych uszkach lampeczki jakieś gustowne, żeby było bardziej boho. Rzecz niezbędna w każdym samochodzie. Nie tylko jako ochrona przed mandatami za granicą, ale też, jak to mówią, kto ma, ten nie potrzebuje, więc zachęcam zawsze, żeby mieć porządną apteczkę. Możemy tu sobie wsadzić worek na zakupy, czy też na wyjście na plażę. Podkładki pod garnki, żeby nie uszkodzić naszych mebelków, czy zewnętrznych, czy wewnętrznych, stawiając na nich gorące garnki i naczynia i kawiarkę. Kolejna torebka, proszę bardzo, tu weszła. Skarpety. Fin do supa. Bardzo porządny fin. Krótki, na rzeczki, żeby się nie zawiesić i móc płynąć na płytkiej wodzie. Gary. Gary są niezbędne w życiu, wszyscy to wiemy. Można tu pójść sobie na zmywak z tym koszem. Jeszcze parę kubeczków. Obowiązkowe wyposażenie każdego karawaningowca, czyli kieliszek na wino lub kubek termiczny na wino, zwłaszcza latem polecam. Od biedy można tu zrobić też kawę. O, i jeszcze jeden kubek. I cały ten kram zmieścił się w tym oto koszyczku. Gdyby upchnąć ciaśniej, na pewno zmieści się więcej. Świetny gadżet, polecam. Zobaczcie, siedzimy sobie teraz na łonie natury. Na łonie natury wszystko jest fajnie, dopóki w to łono nie tną nas komary. Mamy na to rozwiązanie w naszej Kalifornii. Moskitierkę, proszę bardzo. Dzień dobry. To jest nasz autorski produkt, który prototypowaliśmy milion razy, żeby był naprawdę doskonały i naszym zdaniem nam się to udało. Zobaczcie, ta moskitiera doskonale przylega. Możemy sobie tutaj wyjść. Jest na magnesy. Nienawidzimy kleju do rzepów. Nie ma tu ani ćwierć rzepa. Wszystko jest na magnesach. Jest idealnie spasowane. Wszystkie wycięcia są tutaj na zamki, na elementy konstrukcyjne drzwi po to, żeby można było nawet w razie, nie wiem, nagłego deszczu, po prostu całą tę moskitierę zamknąć. Instaluje się ją bardzo łatwo, ponieważ przyczepia się ma dość dużą ilość magnesów w punktach krytycznych, żeby doskonale przylegać w całej framudze.
To jest świetny produkt i wypoczynek na łonie natury naprawdę staje się dużo milszy. I możemy to po prostu zamknąć i jechać, nie trzeba jej w ogóle zdejmować. Podobny produkt mamy z tyłu, jest to moskitiera klapy tylniej. Tu był troszkę problem, ponieważ mamy tutaj dużo plastiku, do którego magnesy nie chcą trzymać. Rozwiązaliśmy to inaczej, są tu specjalne obciążniki dociskające tę moskitierę grawitacyjnie. Można ją sobie też tu podwinąć, zdjąć z gumeczek, żeby mieć dostęp do przestrzeni bagażowej lub podwinąć tu pod materac, jak już kto woli. I ta moskitiera też jest tutaj przymocowana za uszczelką i z powodzeniem tę klapę można również z tą moskitierą zamknąć. Wystarczy odczepić tutaj na dole te gumeczki, ponieważ tu pamiętamy, że mamy krzesełka w klapie bagażnika, więc do jazdy wystarczy to podrzucić w ten sposób. I siedzi. Jak zdjąć naszą moskitierę? Szybko. I z drugą robimy dokładnie to samo. Były moskitiery? Nie ma moskitier. Teraz uwaga, pokazuję i objaśniam, jak założyć moskitierę. Czynność bardzo prosta. Łapiemy magnesami. O. I zaledwie parę sekund nasza moskitiera jest gotowa do użycia. Jeszcze jeden produkt, który chciałabym tutaj pokazać, to jest kaptur. To jest taki produkt na sezony pośrednie, na jesień, na wiosnę, ewentualnie na lato, gdy bardzo leje. Chroni on przed wiatrem i przed deszczem ten namiot wewnętrzny. Co prawda namiot wewnętrzny fabrycznie jest zaimpregnowany i dość dobrze znosi ulewy. Za to w przypadku, kiedy stoimy gdzieś kilka dni w deszczu lub zjeżdżamy potem prosto do garażu podziemnego, gdzie nie mamy jak wysuszyć tego dachu, tak jak w naszym przypadku, to dzięki temu kapturowi możemy dach mimo deszczu złożyć na sucho. I to jest jego ogromna zaleta. Dociepla on wnętrze. Używamy go tak do temperatur, do przełomu temperatur dodatnich ujemnych, do 0 stopni. Zapewnia fajny komfort temperaturowy. Ciepełko z webasto sobie idzie do góry i nie ucieka tak szybko. Mamy tu dodatkową warstwę izolacji. Nasze kaptury można zamówić w różnych konfiguracjach, zarówno do dachów składanych manualnie, jak i automatycznie. Można je domówić też z dodatkowymi oknami z boku, przeźroczystymi. I można też zamówić z odpinanym frontem, ponieważ część Kalifornii posiada namioty, które z przodu można otworzyć i zrobić sobie taki balkon z widokiem na cały świat. Nasz kaptur też można tak skonfigurować, żeby mimo założonego kapturu na dachu dalej to okno na świat sobie otworzyć. Kaptur instaluje się bardzo łatwo. Mamy tutaj takie specjalne gumeczki do lusterek. Możemy się pochwalić jeszcze jedną innowacją w kwestii tegoż kaptura. Mianowicie jesteśmy go w stanie wykonać z dowolnym zadrukiem, czy firmowym, czy prywatnym. Możemy też pomóc przy pomocy naszych grafików w stworzeniu spersonalizowanego zadruku lub stworzyć wydruki takie, jakich sobie zażyczy klient. I jesteśmy właściwie jedyną firmą w Europie, która takie coś oferuje. W naszej ofercie posiadamy specjalnie zaprojektowane panele do dachu fabrycznego Kalifornii. Montujemy je bez żadnego wiercenia, klejenia, nic takiego nie robimy. Wykorzystujemy fabryczne szyny montażowe w samochodzie. Panele mocujemy raptem 4 śrubami do tych szyn i to jest jedyna ingerencja w samochód w kwestii ich montażu. Jest to rozwiązanie w pełni pasujące do fabrycznej Kalifornii, dzięki któremu zyskujemy pełną autonomię prądową. W każdym domku trzeba się urządzić, żeby było miło i przyjemnie i właśnie też staramy się mieć w naszej ofercie rzeczy, które pozwolą każdemu się zadomowić w tej małej kawalerce. Bardzo przydaje się szafeczka, która nazywa się szafeczką na buty. U nas jest szafeczką na wszystko, przede wszystkim na bałagan dzieci, ale jest to bardzo przydatne rozwiązanie, bo tu mamy jakąś zmiotkę, klapki, żeby nie latały, lampki, szczotki. Mamy też naklejki naszych zaprzyjaźnionych ekip.
A żeby bardziej się zadomowić, możemy sobie też tutaj położyć dywanik uszyty na wymiar, który jest dopasowany wykrojem do tych mebli, żeby tam się nic nie wsypywało, żeby tutaj te szyny, które są do przesuwania kanapy, gdy się rozkłada, żeby też nie sypał się do nich piasek. Mata sprawdza się zarówno na suchy piach w lato, jak i na błoto lub błoto pośniegowe zimą. Jest to doskonały gadżet, można go bardzo łatwo wyprać i włożyć z powrotem. I ważny element w Kalifornii to są pokrowce. Zwłaszcza przy małych dzieciach, żeby nie niszczyć tej fabrycznej tapicerki i żeby było po prostu ładniej, bo te pokrowce, naszym nieskromnym zdaniem, po prostu robią robotę też swoim wyglądem. Tak, tutaj możecie zobaczyć właśnie pokazywane już gdzieś haczyki poddachowe, na których można sobie zawiesić jakieś dodatkowe rzeczy. W Kalifornii, jak wiemy, nie ma dużo miejsca, jest to specyficzny, bardzo kompaktowy pojazd, więc każdy pomysł na to, jak przechować większą ilość rzeczy, jest na wagę złota. I staramy się tę przestrzeń wypełnić, oswoić, polubić i czuć się jak w domu. Tymczasem tu na górze owinęliśmy pięterko naszej Kalifornii, czyli ten namiot dachowy, takim specjalnym izolatorem. Normalnie oczywiście nie robimy tego przy tej temperaturze, tylko przy temperaturach ujemnych zdecydowanie. Ten izolator jest naprawdę gruby i sprawia, że zimowanie w tym samochodzie nie jest żadnym wyrzeczeniem. W środku, w tym namiocie, dzięki fabrycznemu Webasto osiągamy temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza przy mrozach wysokości minus kilkanaście, a nawet minus 20 stopni Celsjusza. Więc amplituda temperatur między tym, co mamy w środku, a co mamy na zewnątrz, wynosi około 40 stopni. Ten szaliczek robi robotę, naprawdę.